Serdecznie z rynku z Grajewa, deszcz pada. Zapraszam, ulica Dworna. Mamy tutaj krynki i motyl trzaski koloru czarnego. A to jest kolor żółty. Wiem, że jestem czerwony. Nawet i para, bo taki można nabyć. Rynka po 150. A ten motyl jaka cena? Co? Ten motyl jaka cena? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. To poszedł. To jest wszystko w ogóle. Jaka cena tego motyla? Dzień dobry. 300-250. 300-250 mamy takie motyle na Grajewie. Zapraszam. Samowo. Stare. To mnich. O ile te mnichy? 30 zł mamy mnich. Jaka cena tej sroki? Po 5 dych. 50 zł mamy. Żółto słodko. Tak zwane u nas spancy. Pocztowe mamy. Jaka cena pocztowe u pana? Jaka cena u pana pocztowe? 15 zł. A te krymy? 80 zł krymy. Dzięki. Też mamy całą klatkę pocztowych młodych. To pańskie? Jaka cena? 15 zł pocztowe. Pasiaki. Nie wiem czemu, ale trzymamy tam. Rolery widzimy. Sroka. Wejśmigle u nas. Motyl. Młody jasiek, boki. Ile temu tyle? Nie wiadomo. Też pana?
proszę. Muszę oglądać. Ogląda. Witam. Czeple, w jakim filmie macie dyszku? Dyszku, czepelki. Reszy. Czapusz. Na białych lotach. Pocztowe. Cześć, cześć. Tutaj mamy barwnogłówka królewiecka. Motyle. W kolorze czerwonym i żółtym. Ładne łapcze to nie. W ogóle rozmawiałem z hodowcą, to te barwnogłówki to pochodzą od hodowcy z Niemiec. Tu się zakurzyło. Deszcz pada, ale rynek jest u nas. Wszystko zadaszone pod dachem. Tu jeszcze nerwka jest. Chyba na pierwszego chciałbym zobaczyć. Idziemy? Fajnie, co? To już się parował. Tutaj kolega wziął takiego krymka. Ile dałeś? 250 zł dał za takiego. Miły ptaszek. Łapcie takie zgrabne. Wygląd chodzi. To weź jego przytrzymego. O! Tak wygląda ptak. Za 250 zł. Ale on postawny jest w klatce. W klatce postawny. On taki zgrabny jest. No. Szyję przy no. A te lętacze? Jaka cena? Stówka. Lętacze. A Budapeszt? 200. Budapeszt. Cianka 40. Cianka 40. Budapeszt na krótkim dziobie. Taki dosyć miły, no ale ten krymek to ci powiem, że ale jeszcze chyba ktoś tam wziął parę. Wzięli do krymy. Ja za późno podeszłem. To wzięli więcej, tak? Także coś miłego na Grajewie można wyrwać. Fajny ptak. Łapcie ma. Miły ptak. Dzień dobry. Jaka cena tych? Lętaczy? 5 dych? Tak. 50 zł mamy lętaczy. A te widymki? A jaka cena? 4 dychy. Za sztukę widymy. Te też? Nie. Barwnogłówka, briery. Nie ma hodowcy. Tu mamy krymy, winery, łapciate. To te wejszwance żółte.
i czajki. Czajki wiedeńskie. Jaka cena u pana tej widynki? 200 to motyle? Za parę, tak? Tak. 250 takie motyle są. Białogłówki. A ten żółty werfel? Czarny i żółty to 250. 250 mamy wywrotki. Czarne, młode i żółte. Taki dosyć ładny karciak. 250 złotych. Zapraszam na Grajewo wszystkich oglądających, kto by chciał nabyć coś fajnego, to tutaj w Grajewie, ulica Dworna, można coś nabyć sobie, krymy. Jaka cena tych krymków? 80 zł para krymów, 4 dychy sztuka. A te widymki? A te widymki? 50. 50 zł także. Widynki, krymki, 50. 80 krymów. Dziękuję. I tam? Ile wypuściłeś? Bo chodzi tu chodzą. Mamy też podniki karczowe. I motyle. Jaka cena tych? 80. A to twoje, te żółte? Jaka cena? 150. Koroniaty. Zgrabne. Postawne. Pokupy. Ile? 2,5 zł. 250 parapapów. A tu czarne? Te czarne w jakiej cenie? 130. Parapap jest 130. Na białych dziobach. Tak? W miarę. A tu 8 gołębi za 120 zł. O, tu chyba jakaś promocja, broń spada. Dwie pary nefków korzyste, sanitaryczna, weźwance, dwa młode i omski młody. Ile? 100? 120 zł. 120 zł dzisiaj czyli zrobię. Ta to jest? Jest. A nie, tak. A jak jeszcze stało? No popularne to. 5 zł za to, za zrobienie zdjęcia. 5 zł, bo oni zarabiają na tym. Tak, ale oni zarabiają. Ale on zarabiają. On stówę za reklamę. 5 zł, za jedno zdjęcie 5 zł. Winerków paraparzysta i kubików. Ile te winereczki? Winereczki 70 zł, proszę pana. 70 zł, winerki. Samiczka, malutka, zgrabna. I samego odkolwiek najładniejszy. Także już mam cenę, 150 zł ten czarny motyl. Motyle mamy. Sporo motyli mamy. Gdzie?
było u mnie. A ten, no to był ten, a ten, ten popatrzył. No. Patrzył czy cenie, jakieś są na klasie, nie? Ceny. Jak ja chcę napisać, to napiszę drugim razem ceny, to na tym pogadać. To mówił, że tego czarnego 150 chce. Ile 150? No, do tego czarnego, bo się pytałem. 150 zł mówił. To wyjeżdża to panu, nie? Dziewięć stówek, para żółtych, tyli. A jajko wczoraj zdało. A jajka goni. Nic taniej. Kup żółte motyle. To jeszcze wiesz, to jeszcze motyle. Nie są, nie są motyle. Pocztowe mamy. Białogłówki. Jaka cena te białogłówki? No? Jaka cena te białogłówki? 60 zł do białogłówek. Wejszkopy, tak zwane u nas. A te winery łapciate? Po 4 dyszki dałem. 4 dyszki. Można nabyć na Grajewie. Po 40 zł winery łapciate. Dosyć zgrabny łapciak. To młode chyba wszystko, nie? A? To młode chyba wszystkie. Para starych, a reszta młode. To od nich? To się nie chowało. Ile to jest pancy? To jest pancy? Czarny. Ale ile to jest pancy? Po 20 zł pancy mamy tutaj. Buciany też jego? Po ile? 15 zł. Po 15 zł buciany. Cepele. Czekele też po 15. Mamy parę kingów i parę ryszy. Ale nie ma hodowcy, widzę. Czyste miejsce. Także kingi 100 zł, rysie 50 zł. Thank you.
Jaka cena te czajki? Proszę. Te czajki w jakiej cenie? 80 para. 80 zł para czajek wiedeński. Maściuchy 180. Maściuchy. A lustrzak? Lustrzaki? 60 i 80. Brodawczaki mamy. Fajne brodawczaki. Jaka cena? 100 zł para, tak? Sztuka. Sztuka. 100 zł sztuka. Czarne i siwe brodawczaki. To też pana? Nie. Te żółte taka sama cena? Też po 100 zł żółte i białe. Nic. Nawet sam się zetrwa. Łatwiej liczyć jak to w Turcji. Zetrwało. Jak patrzę, to się zetrwa. Czołobna jakaś jest. Stówkę za 50 też nie idzie z przodu. No wie pan, taki sezon jest teraz. Każdy nachował swoich młodych na razie. Ale nieraz coś się sprzeda. Nie, to sprzeda się, pewnie teraz. Ale każdy wyjazd powtórzy. No, na pewno. Jadę 120 km. 120? No to kawał jest, no. Ja mam blisko, ale to jak pan... Nie, pan chciał to chęć. Tak. To damy większą reklamę, może ktoś przyjedzie za tydzień. Dziękuję za rozmowę. Wszystko trzeba amatora. Tak, tak, tak. Zgadzasz. Mamy sekundniczkę niebieską. Szeryki czerwone. Minewki. Bocian pustkowy jest. Szeryki czarne. Bociany. Pana? Pański? Tu jest. Jaka cena tych bobrzańskich? 250. 250 bobrzańskie. Bobrzańska, a ta omska? Stówę. Omska, stówę. Para motyli i krymka czerwona jest. A ta krymka w jakim cenie? 400. 400 krymka. Dziękuję. Kingi pana. Stówkę para. Mamy króliki, mamy to kosztowe. To rosyjska tarczowa, widzę, jest jedna. Egierskie, tak.
spodnie widzę, widzę jedynki jakieś... Jakieś zainteresowanie duże. Co to, Szumek, promocja tu? Ty, jest to bym reszta. Widzimy takie? A ty widzimy ile? A ty, a nie, nie, no, ty, ty każdy wiesz. Koło fortuny. Koło fortuny, to dobra, dziadko zakryte, wybierasz w ciemno. Kurkowo tutaj. O, ile jajek od razu znieść? No, znieść od razu, że wieczuję. A jajko ile kosztuje? Jajko w grotisie. Ile ma to? Czym ta kolejka? Za jajkami. Jajko. Nawet ma. Na koniec utargu jajecznica. Szybko. Młody kariery. To nie moje, to kolejki nie wiem, nie odjęcia. Co? To nie. Kolejka się rzucili. No. Kariery młode. Szary tu czarne. Mamy. Rentacze. Ono tutaj na stoje. Czarny Budapeszt. Buciami koroniate. Po ile te buciamy? Po 20 złotych buciamy. Na początku nie brali. Miasto Żelica. Nie, to wszystkie po dwie budyki ze sztuki. Kaniane, co? Jarek, wiesz coś? Żelice powybierają. Na ruch. Na ruch. Cześć, cześć. Tu mamy srokę, lachbory, sroka moskiewska jest, widzę. Czajka jedyńska. Czajka jedyńska. Saksoński. Tam jednego. I te, ile to kosztuje? Też na 50. Ale takie mają paski, ja myślałem, że to może tego. Nie, tak są. Tak. Miałem kiedyś te lasy. Ja mówię, człowiek zaspał, to wcześniej jak była otwarta brama, to normalnie się wjeżdżamy. No, mówię, człowiek chce pospać, przyjdzie czucie się zbiera. Nie czuję go, no. Szeliki młode, omskie, młode. Dymki żółte, młode. Buciami.
Poznaniu, Budapeszcie. Ile te Budapeszty? Tu ile Budapeszty? 150 para Budapeszty. Kończaty. Kiedyś ten, ja chciałem trochę z tych rozpłodów i chciałem trochę polikwidować. Kiedyś ten twój kolega tam miał w tym czasie pocztowy do Zandy, nie? On by nie chciał? Nie. Bo młode, tak? Z tymi młodymi najlepiej się przychować, tak? Tylko punkty, kiedyś żółty. Kiedyś chyba jakieś Chicago święte pamięci, że to na Białystok jeździłem, ja nawet nie wiem z kim. Młodych kupiłem jeść, tam przyjechaliśmy, wysadziłem ich tam na strzeż. Pod Wiedychy, tak? Pod Wiedychy. A Kawa mówi, on nigdzie nie pójdzie, puść, ty, on nigdzie nie pójdzie. A to przywieziono 2 godziny już temem, ale... Nie wiem, jak jest. Ja jestem cały czas, że... Dymy mamy, krymy. Którzy nie jeździ, to nie. Dobra, zemysz. Ja cisnę. Ja na razie. Czy tam choryba jakieś podeszło? A te netki kolegów w jakiej cenie masz? No takie? No, to kupione. A to kupione. Możesz pokazać? Takie nefeczki, które kolega kupił. Jaka cena? Ile dałeś? Można wiedzieć? Co? 600. Fajny kolory, taki fajny. Izabel. Głowy miłe.
teraz na to, żeby kurki. Fajne ptaki. A temu tyle? Ile masz? Słucham? Temu tyle? To na 2 ceny. Jaka cena? 150. 150 sztuk? Tak. Po 150 sztuk, a takie motyle? Mamy tutaj tak, jak wspomniałem, tutaj właśnie kolega ściągał z Niemiec od dobrego hodowcy tą barwną główkę królewiecką. Także z dobrej linii to jest. Są ptaki. Mora samczyk czerwony. Mora samczyk czerwony. Dzięki. Z rynku też pada, ale rynek u nas jest. Dziękuję serdecznie za subskrypcje, lajki, komentarze. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby po prostu rozwijał się z zasięgiem. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Miłej niedzieli.